Podobne spotkania przedstawiciele partii rządzącej odbywają w całej Polsce. W sobotę lokalni przedstawiciele PiS na czele z rzecznikiem rządu Piotrem Millerem przekonywali, że na Polskim Ładzie zyska 18 milionów podatników i 9 na 10 emerytów. Ich zdaniem dopiero dzięki rządowemu programowi podatki mają być sprawiedliwe. Na Nowym Ładzie, zdaniem przedstawicieli PiS, zyskać mają niemal wszyscy. I małżeństwa, którym łatwiej będzie kupić mieszkanie lub wybudować dom, i młodzi ludzie, którym rządzący chcą dać dodatkowe pieniądze na dzieci, i zatrudnieni na umowę o pracę, którzy mają zapłacić niższe podatki, i emeryci, którzy w większości podatków nie zapłacą wcale. Zyskać mają także przedstawiciele klasy średniej. Zdaniem przedstawicieli partii rządzącej z Nowego Ładu ucieszą się też samorządy, którym rząd obiecuje współfinansowanie inwestycji lokalnych w wysokości nawet do 95% kosztów. Kto jednak będzie decydował o podziale pieniędzy i według jakiego kryterium będą one przyznawane, o tym organizatorzy konferencji nie powiedzieli. Nie mówili też, kto straci na rządowym programie, ani o tym, że nie wszystkie zmiany chce poprzeć partia Jarosława Gowina, koalicjant Prawa i Sprawiedliwości.